Kończąc wakacje tuż, policjanci i strażnicy miejscy zapraszają w szczególności dzieci i młodzież do odwiedzenia mundurowego stoiska przygotowanego w ramach akcji Bezpieczny powrót do szkoły. Już wkrótce przekonamy się, kto pokieruje Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lesznie. Na zgłoszenia kandydatów w konkursie Urząd Miasta czeka do 23 sierpnia do godziny 12. Josh Pickering nowym bykiem w sezonie 2025. Unia Leszno zakontraktowała nowego zawodnika. Byki szybko kompletują skład, który według planu ma im dać awans do Ekstraligi. Więcej atrakcji, ale już nie darmowe wejście. Leszczyńska Noc Balonowa będzie zakończeniem balonowego Pucharu Leszna. Trwa rekrutacja do Komenika, czyli Akademika Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie. Co muszą zrobić studenci? Już w najbliższą sobotę 24 sierpnia kolejna odsłona rynków śniadaniowych w Lesznie, a na nich warsztaty z Miejskim Biurem Wystaw Artystycznych. To już ostatnie dwa tygodnie kosmicznych wakacji z biblioteką. Dziecięce wtorki w Śmiglu zyskały uznanie dzieci i ich opiekunów. Jeśli do tego pogoda była piękna, to dobra zabawa na rynku była murowana.